Witam Państwa. Dzisiejsze wydanie magazynu Ekstraklasa. Za nami kolejna seria spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Pierwsza seria pojedynków w drugiej rundzie. I nasz zespół mierzył się przed własną publicznością z mistrzem polskim KSM Perłą Lublin. Nasza drużyna pod nową nazwą, czyli Młyny Stoisław. Tak będzie w tej chwili nosić nazwę nasza drużyna. O tym, co się działo w tym meczu, będę rozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi Dominika Han. Dzień dobry. Hanna Rycharska. Dzień dobry. No, trzeba powiedzieć, że MKS, no, patrząc na przebieg tego spotkania, to był, wydawałoby się, zespół poza waszym zasięgiem. Ale były takie momenty w tym spotkaniu, że wcale tak nie było. Wyglądało jak rywalizacja równy z równym, ale gdzieś ten wynik pokazuje zupełnie co innego. Ja myślę, że mecz był wyrównany do 43 minuty. Nie wiem, ciężko powiedzieć w tym momencie, co się do końca stało. Myślę, że brak skuteczności tutaj niestety zadecydował o tym, że ten wynik wyglądał, jak wyglądał, bo naprawdę do tej 43 minuty graliśmy ze sobą po prostu jak równy z równym. Zespół z Lublina, owszem, to jest zdecydowany faworyt, zespół, który do tej pory wygrał wszystkie spotkania, ale przewrotnie, w Lublinie przegrałyście różnicą 3 bramek, wydawało się, że tutaj możecie powalczyć, no, o dobry wynik, tak to można określić, a jednak, właśnie to zacięcie w 43 minucie, co przed chwilą Dominika mówiła, no, sporo kosztowało, a w zasadzie rozpędziło Lublin i stąd taki wysoki rezultat. Tak, ja mówiłam wcześniej, że myślałam, że ten przebieg meczu będzie całkiem inny, że możemy się pokłócić o zwycięstwo. Myślę, że jesteśmy dobrymi zawodniczkami i stać nas było na to, żeby wygrać. Niestety chyba za dużo błędów indywidualnych i brak ataku na bramkę, bo w pewnym momencie nikt nie chciał rzucać bramek, tylko każdy podawał do siebie jakieś głupie błędy i one z tego niestety kontry puszczały szybkie, a my nie potrafiliśmy nawet wrócić do obrony. Co prawda nie można za dużo tutaj rywali porównywać w tej lidze. No, grałyście wcześniejsze mecze tutaj w Koszalinie z zespołem Piotrków Trybunalski, z Ruchem Chorzów. Tam trenerka mówiła, że kazałam grać do skrzydeł, kazałam grać do koła i to w zasadzie funkcjonowało. Właściwie w tych meczach wszystkie kołowe, skrzydłowe bramki zdobywały, mocno się pokazały w tych meczach, a w zasadzie w starciu z MKS-em Lublin tych piłek ani do koła, ani do skrzydła nie było i te momenty, które były z waszym zrywem, to były te momenty, kiedy właśnie te piłki tam docierały. Myślę, że każdy zespół gra inaczej też w obronie, więc ciężko mieć jeden jakiś układ grania na wszystkie zespoły. One też oglądały nasze wideo, analizowały, więc też troszeczkę bardziej wzmacniały obronę skrzydeł, ale myślę, że mimo wszystko graliśmy za bardzo do środka, zacieśniałyśmy, zamiast grać i szukać na zewnątrz, gdzie na środku, nie oszukujmy się, miały bardzo wysokie i mocne fizycznie zawodniczki. No tak jak pan wspomniał, to właśnie mogło też być wynikiem tego, że nie do końca ten wynik był taki, jaki chcieliśmy. Marta Gęga została MVP tego spotkania. Chyba w pełni zasłużenie poprowadziła swoją drużynę do zwycięstwa. Tak, Marta od wielu lat jest bardzo dobrą zawodniczką. Miała, wiadomo, ma gorsze, jakieś słabsze mecze, ale zazwyczaj jest na tym wysokim poziomie. Ma bardzo mocny rzut, ma bardzo fajne podanie do koła, wykorzystuje kołowe w 100%. Jak nie wychodzi jej czasami rzucanie, to będzie pchała piłkę do koła. A jak Dominika mówiła, kołowe też są wysokie, mocne, dobrze zbudowane i po prostu grały ze sobą w ciemno. Także to może nie chodzi o to, że ona rzuciła tyle bramek, tylko po prostu jak było ją widać na boisku. Wywołałem ją do tematu, bo były takie momenty, faktem jest, że zdobyła dużo bramek, tak jak podkreśliłaś, że ona, jeżeli nie rzuca bramek, to dogrywa do kołowej, otwiera jej drogę do bramki, ale z tych swoich właściwie ona zdobyła 7, 8 bramek, 9. 9 bramek z 3, 4 to były takie bramki, gdzie w zasadzie nasza obrona zupełnie jej zostawiała pustą lukę, gdzieś takiego brakowało zrozumienia. Wiadomo, że jak Marta Gęga ma piłkę, no to trzeba ją mocno pilnować. Dlatego mówię, ciężko jest grać przeciwko Marcie, bo jak się do niej wyjdzie, to poda do koła i naprawdę robi to bardzo dobrze. Jak stoi się płasko, to jej rzut po prostu jest nie do obronienia. Często my za bardzo chcemy grać blokiem, a nie iść typowo na rękę. Bramka
dostaje taki rzut, że nie ma szans go obronić. Naprawdę to jest dobra zawodniczka, jest reprezentantka Polski, także tu samo mówi za siebie. Rzadko się tak zdarza, żeby w naszej drużynie nie było takiej osoby, która się mocno wyróżniła zdobyczą bramkową. Zawsze gdzieś tam jest zawodniczka, która zdobyła 5-6 bramek, kogoś się wykreuje w danym spotkaniu. W tym meczu no maksymalne 3 bramki jednej zawodniczki, no to tylko świadczy o tym właśnie to, co wcześniej podkreślałyście, że no brakowało takiej odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności za zdobywanie bramek na swoje barki. Zacznijmy też od tego, że rzuciliśmy bardzo mało bramek, bo 19 bramek, dwie połowy, gdzie do właśnie 43 minuty miałyśmy 16 bramek na koncie, jeśli dobrze pamiętam, a później wszystko stanęło, nie było osoby, która po prostu by wzięła odpowiedzialność na siebie, żeby pociągnąć ten mecz. Też była bardzo słaba skuteczność, więc nawet te rzuty, jeżeli były oddawane, były niecelne, co jest po prostu naszą czystą winą, bo ich bramkarka nie zrobiła jakiejś rewelacji, tylko my obijałyśmy ściany, tak przysłowiowo. Zobaczmy, jak to wyglądało. Relacja ze spotkania Młyny Stoisław Koszalin, MKS Perła Lublin, a także pomeczowe wypowiedzi. Przed drugą rundą rozgrywek w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet zespół koszaliński pozyskał tytularnego sponsora. Od meczu z MKS-em Perłą Lublin nasza drużyna występuje pod nazwą Młyny Stoisław Koszalin. Podpisaliśmy umowę o współpracy, na mocy której przedsiębiorstwo zbożowo-młynarskie PZZ w Stoisławiu zostało naszym oficjalnym sponsorem tytularnym. A co za tym idzie, nasz zespół w sezonie 2019-2020 w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet PGNiG będzie występował pod nazwą Młyny Stoisław Koszalin. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Mirosławowi Narojek za podjęcie decyzji o współpracy z naszym klubem i za zaufanie, które nas obdarzył, a wiemy doskonale, jak ten sezon zaczęliśmy, natomiast myślę, że już po tych 7 kolejkach wróciliśmy na właściwe tory i będzie tylko lepiej. Panie prezesie, ja mogę zagwarantować, znając te dziewczyny, że zespół Młyny Stoisław Koszalin w tym sezonie będzie walczył w każdym meczu o 3 punkty i zwycięstwo i oczywiście o jak najwyższe miejsce na koniec ligowej tabeli. Jestem przekonany, że ta nasza współpraca, którą nawiązaliśmy, a od razu chcę napomnieć, że my już współpracujemy parę lat ze sobą, współpracowaliśmy w innej formule. Jestem przekonany, że ta nasza nawiązana na dzień dzisiejszy współpraca przyniesie korzyści dla obu stron. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Współpracowaliśmy już od paru lat, także znaliśmy się. Kiedy ustąpił poprzedni sponsor tytularny, pan prezes zwrócił się do mojej firmy z prośbą o rozszerzenie naszej współpracy. Trochę trwały rozmowy, jak to zwykle w takich sytuacjach. Wiadomo, że sponsoring to jest jedna rzecz, to jest, jeśli chodzi o naszą firmę, działalność biznesowa i ona się też musi jakoś spinać. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, po długich rozmowach zdecydowaliśmy się rozszerzyć tą naszą współpracę. To już nie będzie działalność reklamowa tak do tej pory, tylko zostaliśmy sponsorem tytularnym, strategicznym. Oczywiście w nawiązaniu do tego, co powiedział pan prezes, ja również chciałbym podkreślić, że wynik sportowy jest bardzo ważny, bo to się przekłada na sukces zarówno klubu, jak i tego sponsora tytularnego, w tym przypadku naszej firmy. W żadnym wypadku nie będziemy wywierać jakiejś presji na wyniki, że koniecznie trzeba wygrywać. Wiadomo, to jest sport. W sporcie zdarzają się i wygrane, zdarzają się i przegrane. To jest wkalkulowane w sport i z tym się trzeba zawsze pogodzić. Na pewno jednak będziemy zwracać uwagę na zaangażowanie, bo tego będziemy zawsze oczekiwać. Rozpoczynamy, zobaczymy, jak nam będzie się układać ta współpraca. Być może jest to początek czegoś większego, by tak było, tego sobie życzymy, ale to będziemy o tym jeszcze rozmawiać i decydować. Jest to tajemnica umowy handlowej i tutaj na pewno o kwotach nie będziemy rozmawiali. Na pewno ta kwota, którą wynegocjowaliśmy, bo myślę, że tak możemy powiedzieć, tak, pozwoli nam na w miarę normalne funkcjonowanie w nowym sezonie, który trwa 2019-2020 i bardzo nam pomoże w tym, żebyśmy
osiągali jak największe, najwyższe cele sportowe. Ja wiem, że mówiłem przed sezonem, że tych celów drużynie nie postawiliśmy z wiadomych względów i my tej presji też nie wywieramy na dziewczynach. Natomiast to, co pan prezes wspomniał, też oczekujemy jako zarząd klubu zaangażowania w każdym meczu, a myślę, że znając, powtórzę się jeszcze raz, znając te dziewczyny, tego możemy być pewni. Tak? Ja się bardzo cieszę, że ta kwota, którą tutaj została ustalona na mocy porozumienia i umowy, zagwarantuje nam funkcjonowanie do końca sezonu. Zespół koszański pod nową nazwą przystąpił do spotkania z MKS-em Perłą Lublin. Faworytem wydawała się drużyna mistrza Polski. Pojedynek rozpoczynamy od bramki dla drużyny przyjezdnej Joanny Gadziny. W odpowiedzi dla naszego zespołu zdobywa bramkę Anna Mączka. Kolejne trafienie dla MKS-u. Tym razem na listę strzeczeń wpisuje się Walentina Blazewicz. Do remisu po 5 doprowadza Natalia Wołownyk. Ponownie na prowadzeniu zespół przyjezdny, tym razem Mia Moldrup. Koszanienki dotrzymują kroku, bramka Pauliny Tracz. Kolejne trafienie dla zespołu przyjezdnego, tym razem bramka Walentiny Blazewicz. W odpowiedzi rzut karny dla naszej ekipy wykorzystany przez Annę Mączkę. Ostatnia bramka pierwszej części meczu. Trafienie zaliczyła Joanna Szarowaga. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 12-9 dla MKS-u Perły Lublin. Drugą połowę rozpoczynamy od bramki Dominiki Han. W odpowiedzi seria bramkowa MKS-u. Trafia Dagmara Nocuń. I serię czterech bramek z rzędu kończy ponownie Dagmara Nocuń. Koszalnianki ruszyły do odrabiania strat w 36 minucie. Tutaj bramka dla naszej ekipy Adrianny Nowickiej. Świetną serię kończy trafienie Natalii Wołownyk. W tym momencie zespół koszański tracił już tylko jedną bramkę do MKS-u, 16-17. Zespół z Lublina jednak opanował emocje i zdominował rywalizację. Serię bramkową gości rozpoczyna Joanna Szarowaga. Piątą bramkę z rzędu zdobywa Marta Gęga. W tym momencie goście prowadzili 22-16. Kolejne bramki dla zespołu przyjezdnego i ponownie Marta Gęga. Jedna z nielicznych bramek naszej ekipy w końcówce tego spotkania. Na listę strzelczyń wpisuje się Natalia Wołownyk. Kolejne trafienie dla gości Aneta Łabuda. Gol dla naszej drużyny Marty Tomczyk. Ostatnia bramka tego spotkania, Natalia Nosek i ostatecznie MKS Perła Lublin wygrywa. Zmianami Stoisław Koszalin, 31-19. Najskuteczniejsza zawodniczka tego spotkania, Marta Gęga, zdobyła 9 bramek, po 4 Joanna Szarowaga i Walentina Blazewicz dla zespołu przyjezdnego. Dla naszej drużyny po 3 bramki zdobyły Paula Mazurek, Anna Mączka, a także Natalia Wołownyk. Do 43 minuty doszliśmy mistrza Polski na jedną bramkę, nie wykorzystałyśmy dwóch przewag. Lublinianki mocno grały w obronie, z czego wprowadzały kontry. Wynik myślę jednak nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku, bo to mecz od samego początku do końca, można powiedzieć, był zacięty. Mecz na pewno mógł się podobać, bo była naprawdę mocna walka, dziewczyny zostawiły kawał serducha na boisku. Niestety w tym dniu nie sprostałyśmy mistrzynią Polski. Pani trener, w poprzednich spotkaniach mówiła pani, gramy do skrzydeł, więcej podań tam na te skrzydła, to funkcjonowało w poprzednim spotkaniu tutaj w Koszalinie. Dzisiaj te podania były tylko w momencie, właściwie tylko w tych momentach dobrej gry między 35 a 40 minutą. Przez większą część meczu gdzieś tych piłek do skrzydeł nie było. Tak samo też kołowe praktycznie dzisiaj
no nie zaistniały w tym spotkaniu. To duży minus chyba podczas spotkania z takim rywalem. Tak jak pan mówił, tylko że Lublin gra obroną, gdzie skrzydła odcina. Także my miałyśmy za zadanie kończyć, rozegranie miały na zewnątrz. W momencie, kiedy skrzydłowa dosunie, no to wtedy podanie. Lublin gra wysoką obroną na 7 metrze, dlatego też utrudniono zadanie było podania do koła. Wiedziałyśmy, że granie na zewnątrz tutaj będzie plusem dla nas. Niestety, no wydaje mi się, że przede wszystkim warunki fizyczne my, a Lublin pokazały to, że jeszcze nie teraz. Były takie momenty, kiedy gospodynie was tutaj goniły, ale tak naprawdę chyba przez cały mecz miałyście to spotkanie pod kontrolą. Przestawiałyśmy się na walkę z Koszalinem, bo tutaj jest ciężki rywal, nie ma co się oszukiwać, ciężkie warunki do zdobycia tych punktów, natomiast no, dziś powalczyłyśmy od samego początku, samego końca i tą przewagę dziś wyrobiłyśmy sobie i bezpiecznie ją doprowadziłyśmy do końca. Tam między 35 a 40 minutą był taki moment, kiedy rywalki was podgoniły i trzeba powiedzieć, chyba to was mocniej pobudziło z powrotem do tego, żeby wrócić do gry. No, staramy się właśnie te i pierwsze, i drugie połówki poprawiać, ponieważ raz chodzimy w pierwszą połowę bardzo dobrze, natomiast z drugiej strony wchodzimy bardzo dobrze w drugą, a pierwszą gramy się i na odwrót oczywiście. I tak starałyśmy się zagrać płynnie ten mecz, natomiast no, dziś ta koncentracja nam ucieka i w tych meczach na Lidze Mistrzów to nas bardzo boli, dlatego staramy się naprawdę bardzo skupiać na tym meczu dzisiaj, bo przed nami bardzo ważne spotkanie jest w niedzielę, więc tutaj chciałobyśmy sobie trochę nadrobić tego dobrego samopoczucia. Podeszliśmy do tego meczu z zimną głową, ale niestety nie zagrałyśmy konsekwentnie i no, nie było dzisiaj owocu naszej pracy, niestety, i przegrałyśmy. No właśnie, w poprzednim meczu z tą drużyną przegrałyście różnicą 3 bramek, można było się spodziewać, że tutaj również będzie dziś taka walka do końca. Do 40 minuty to wszystko tak wyglądało, później jednak no gdzieś się coś zatrzymało w naszej grze. Co się wydarzyło? Pogubiłyśmy się przede wszystkim, wydaje mi się, jednak w ataku, bo wiele kontr poszło, więc jednak myślę, że atak tutaj w większej mierze no, nie zadziałał. No dobra, zapominamy mecz z Lublinem. Trzeba przyznać, że przed wami kolejne wyzwania, kolejne mecze. No i trzeba powiedzieć, że no chyba trzeba lepiej zagrać niż w pierwszej rundzie. 3 zwycięstwa w tych pierwszej części sezonu. No teraz oczywiście liczymy na trochę więcej. No i na dzień dobry w drugiej kolejce przed własną publicznością mierzycie się z Eurobudem JKS Jarosław, zespołem, który was pokonał w pierwszej rundzie różnicą 1 bramki. Oczywiście taka dosyć bolesna porażka, można powiedzieć, no bo Beniaminek i zespół, który zdobywa medal, przegrywa, no ale JKS Jarosław pokazał, że nie tylko z wami potrafił wygrać, ostatnio w poprzedniej kolejce wygrał Zagłębiem Lubin, także to nie jest taki zespół zespół przypadkowy. Ja już wcześniej wspominałam, że to jest Beniaminek tylko z nazwy, gdzie już nie jedna osoba to powiedziała. Jarosław ma dobrą drużynę, ma dziewczyny, które grały w Ekstraklasie i to nie jeden sezon, są doświadczone, dobre, więc ciężko tutaj mówić o tym, że jest to słaby zespół. Ja mam nadzieję, że w tym meczu postawimy dużo cięższe warunki niż w meczu poprzednim, a przede wszystkim, że zagramy dużo lepiej niż u nich na wyjeździe, bo u nich na hali naprawdę się ciężko gra. Ta hala jest mała, jest dużo kibiców i ma tak przysłowiowy swój klimat, więc po prostu mam taką nadzieję, że w tym meczu dużo lepiej zagramy i te 3 punkty zostaną w Koszalinie. No nie można powiedzieć, że już nie znacie przeciwnika po pierwszej kolejce, przed pierwszą kolejką mówiło się o tym, że no właściwie jedziecie w ciemno, no przeciwnika nikt nie widział, nikt nie oglądał, bo tych meczów sparingowych Jarosław nie rozgrywał. W zasadzie żadnego wideo jakiegoś większego na ich temat nie było, a teraz no to już jest zespół, który jest wam doskonale znany. Gdzie tam jest jakiś taki przepis, żeby ich tutaj zatrzymać, pokonać? No tak, na pewno będziemy oglądać wideo, skupiać się na ostatnich meczu z Zagłębiem. One zagrały tam naprawdę fajny mecz, bo oglądałam. A lepiej się skupiać na tym, co grają u siebie, czy jednak na wyjazdach? Bo to też dwie różne drużyny, jeżeli chodzi o Jarosław. Tak, ale myślę, że zagrywki mają te same. Po prostu specyfika hali albo kibice powodują to, że one grają u siebie lepiej, bo potrafią grać bardzo słabo na wyjeździe, a u siebie naprawdę rewelacyjnie. W sumie my też potrafimy grać na wyjeździe słabo, a u siebie lepiej. To chyba naprawdę hala pomaga bardzo dużo. Myślę, no Starterblank ma inne zdanie na ten temat z ostatniej kolejki, że wcale nie gracie tak słabo na wyjazdach. Ale w Elblągu też różnie bywało, także mówię, no na pewno nam się lepiej gra w Elblągu, lepiej nam się gra u siebie, a akurat teraz jak grałyśmy ten mecz, może to nie było tego aż tak widać, ale myślę, że na pewno będzie się nam lepiej grało
bo hala jest całkiem inna. Tam jest parkiet całkiem inny, u nas jest ta guma. Gramy u siebie, to jest tak naprawdę, znamy każdą linię, wiemy, jakby szeroko możemy podać. No, nie będę się tutaj w szczegóły... No zawsze też ta przestrzeń za bramką, tak, jest dokładnie inna, zupełnie inna jest tutaj za ścianą, bo tu jest ściana blisko, z drugiej strony jest trybuna, gdzie też ta przestrzeń się robi zupełnie inna. No oczywiście hala tworzy taką dodatkową atmosferę i atut drużyny miejscowej. Tym bardziej jak rywal przyjeżdża, który gra na małej hali, to już zupełnie się gubi w takich warunkach jak tutaj. Tak, dlatego... Musimy na pewno pooglądać, jak one grały ostatnie mecze i zobaczyć, jakie zagrywki im najlepiej wychodzą, a w jakich zagrywkach albo w jakich momentach one grają najgorzej, wykorzystać ich błędy, no i zagrać jak najlepiej możemy. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy w najbliższej kolejce. Moimi gośćmi tak przed podsumowaniem Superligi były Dominika Han i Hania Rycharska. Dziękuję. 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 A ja Państwa zapraszam na podsumowanie tego, co się działo w minionej serii, czyli wszystkie wyniki spotkań, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. To wszystko, co się działo w miniony weekend w Superlidze, a potem przechodzimy do piłki ręcznej męskiej. Oto komplet wyników 8 kolejki spotkań. Młyny Stanisław Koszalin przegrywa z MKS-em Perłą Lublin 19-31. Eurobut JKS Jarosław wygrywa z Ogłębiem Lubin 25-23. Piotrkowia przegrywa z KPR-em Kobierzyce 21-24. Start Elbląg pokonał Ruch Chorzów 27-26. W tabeli prowadzi MKS Perła Lublin z dorobkiem 24 punktów. Po 15 mają KPR Kobierzyce, a także Zagłębie Lubin. 13 Start Elbląg, 11 Eurobut JKS Jarosław, 9 punktów ma Młyny Stanisław Koszalin, 6 Piotrkowie i 3 Ruch Chorzów. Program 9 kolejki. Młyny Stanisław Koszalin zmierzył się przed własną publicznością z Eurobudem JKS Jarosław. Ruch Chorzów podejmie MKS Perłę Lublin, Zagłębie Lubin podejmuje KPR Gminy Kobierzyce, Start Elbląg zmierzy się z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Piłkarze ręczni Gwardii Koszalin nadal w dołku. Czwarta porażka z rzędu naszej drużyny, tym razem z Mazurem Sierpc na wyjeździe. Było sporo okazji do tego, żeby to spotkanie nasi szczypiorniści wygrali. Niestety gospodarze okazali się w końcówce skuteczniejsi i to oni cieszyli się ze zwycięstwa. Zatem wszystkie wyniki z pierwszej ligi piłki ręcznej męskiej, tabela i zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższy weekend. Wyniki 6 kolejki spotkań w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Mazur Sierpc pokonał Gwardię Koszalin 34-31. GKS Żukowo mierzył się z Tytanami Wejherowo. Sokół Kościerzyna przegrywa z Nielbą Wągrowiec 22-27. SKPR Usar Kwizyn pokonuje na wyjeździe Juranda Ciechanów 28-25. Do rozegrania pozostał mecz SMS Gdańsk Meble Wójcik Elbląg. W tabeli prowadzi Nielba Wągrowiec z dorobkiem 15 punktów, po 12 mają Mazur Sierpc i Warmia Olsztyn, 11 Sokół Kościerzyna, 8 GKS Żukowo, 7 Meble Wójcik Elbląg, 6 SKPR Usar Kwizyn, SMS Gdańsk i Gwardia Koszalin, 3 punkty Juranda i 1 punkt Tytanów. Program 7 kolejki, Gwardia Koszalin zmierzy się przed własną publicznością z Jurandem Ciechanów. Warmia Olsztyn podejmuje Sokoła Kościerzyna. Tytanie Wejherowo zmierzą się z Mazurem Sierpc. Meble Wójcik Elbląg zmierzą się z GKS-em Żukowo. Nielba Wągrowiec podejmuje SMS Gdańsk. Jurand Ciechanów, przypomnę, będzie najbliższym rywalem Gwardii Koszalin. Natomiast przypomnę, że Młyny Stanisław Koszalin, czyli nasza drużyna w Superlidze, zmierzy się z ekipą Eurobudu JKS Jarosław. Na te mecze Państwa serdecznie zapraszam. To wszystko w najbliższą sobotę. Pierwszy mecz o 15, a później przenosimy się do hali widowiskowo-sportowej. Zatem zapraszam do hali, a później na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.